aby trafić do tego miejsca, które jest terytorium zamorskim Francji, a nazywa się Saint-Pierre-et-Miquelon, archipelag Saint-Pierre-et-Miquelon, który składa się z dwóch głównych wysp, Saint-Pierre-et-Miquelon, czyli imiona świętych. Najpierw musiałem trafić do jeszcze jednego świętego miejsca, a mianowicie na Nowej Fundlandii i Labradorze, tak ten rejon geograficzny się nazywa, odwiedziłem świętego Pawła, miejscowość Saint Paul. A Saint-Pierre to około 6000 miasteczko na małym kawałku Francji, które znajduje się w Ameryce Północnej, a konkretnie na granicy pomiędzy Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Również mały uniwersytet. Łodzie wciągają tutaj na brzeg takimi kołowrotkami ręcznymi. U góry dwóch, trzech chłopa czy więcej kręci, chodząc naokoło po tym małym pomoście, a na dole lina nawija się na ten duży kloc pionowy. I jak widzę, z drugiej strony portu jest to dość popularny sposób wyciągania łódek. Ta reklama informacji turystycznej pokazuje to wszystko, co mają tutaj do zaoferowania. Czyli ładne widoczki. Miejsce, gdzie prawie nie ma drzew. I stwory, raczej morskie, bo lądowych prawie nie ma. Ale jest sporo morskich. Ta niewielka społeczność żyje przede wszystkim z rybołówstwa. No i ostatnio w coraz większym stopniu z turystyki. A gdybym próbował zapomnieć, to te tablice rejestracyjne przypominają, że jednak to jest Unia Europejska i Francja. W życiu bym na to nie wpadł. No i jestem w centrum. W centrum państwa. Centrum miasteczka, stolicy Saint-Pierre. Główny plac z kapitanatem portu, informacją turystyczną i dwoma hotelikami z boku. Miejsce, które odwiedzi tutaj każdy turysta. Informacja turystyczna jednocześnie sprzedaje wycieczki po okolicy. Archipelag posiada dwie główne wyspy, w zasadzie to trzy. Stolica jest na Saint-Pierre-et-Miquelon, to w zasadzie są dwie wyspy połączone takim przesmykiem. Langlade-et-Miquelon. I to, co kochają wszyscy filateliści. Z bardzo egzotycznego miejsca. Francuzi datują swoją kolonizację wyspy od roku 1816. W centrum miasta jest taki ciekawy pomnik sternika, który szczerze na wieczną drogę tych, co odeszli i zostali w morzu. Te baterie z XVIII wieku miały zajęcie podczas walk francusko-brytyjskich o te tereny także. Ostatecznie zostali tutaj Francuzi, podczas gdy Brytyjczycy zajęli prawie całą Kanadę. W dniu dzisiejszym Święty Piotr wygląda ciekawiej, ale to brzmi. Jestem prawie że u Świętego Piotra, a w każdym razie w miejscowości, która się tak nazywa. Wczoraj oglądałem ją w deszczu, dzisiaj przy pięknej pogodzie.
przeznaczyłem dzisiejszy dzień na wycieczkę w stronę dwóch większych wysp tego archipelagu. Ta latarnia strzeże wejścia do portu. To jest jedyna osada na Longadę, do której przypływa prom. Na Longadę przybija się Zodiakiem. Czyli tak jak na wyprawie. Tutaj zwyczajnie nie ma portu. To, co widzisz tam, jest wyspą Longadę. I z lewej strony maluteńką miejscowością. Osadą, do której przybijają tylko pontonami. A jak się odwróciłem jak fryga, to mam miglą i kilka kilometrów przed sobą wąskiego przesmyku. Z jednej strony fale i z drugiej strony fale. A w środku bezdrzewne, trawiaste miejsce. Trochę tak jak Półwysep Helski. Jak będziesz miał trochę szczęścia, to raz na dużo czasu zobaczysz taki widok. Miałem trochę szczęścia, bo trafili mi się mili ludzie, którzy mnie w ciągu pół godziny przewieźli tą szutrową drogą do jedynej miejscowości na samym końcu wyspy Miglą. Jestem w centrum, malutkie muzeum, kościółek, ale i kompetentna informacja turystyczna, która posiada wszystkie informacje. Łącznie z mapkami i tak dalej, i tak dalej. Widać, że żyją tutaj praktycznie tylko z rybołówstwa i z obsługi ruchu turystycznego. I są tutaj dwie ulice, jak na 600 mieszkańców, w drugim co do wielkości mieście. Praktycznie dwa są tylko w ogóle. Na sam pier stolica 6 tysięcy i tutaj 600 mieszkańców. Istnieje również malutki hotelik, który świadczy usługi gastronomiczne również. Ten namalowany w restauracyjce obrazek chyba najbardziej pokazuje to, co tu jest obecne. Poza ludźmi oczywiście. Konie, gęsi. Nieco ptactwa. Tak ludzie tutaj żyją. W tym hoteliku, który przed chwilą oglądałem, pokój jest za dość słoną opłatą, prawie 80 euro za noc. W malutkim muzeum zauważyłem historię tego archipelagu. Jak widać, przeplata się panowanie francuskie i angielskie. Ostatecznie po roku 1815 jest to już tylko Francja. Na centralnym placyku znajduje się pomnik i kościół katolicki. No i w drogę powrotną z Miguelą. W tamtą stronę mam 25 km. Będę musiał chyba zwolnić mój pierwszy marsz do 30. Taka przeszkoda na drodze oznacza, że tędy nie przejdą zwierzęta. Na Longadę i Miguelą jest także trochę takich wielkich zatok, do których woda morska wpływa i wypływa. Są odmianą jeziora, ostojami ptactwa i miejscem łowienia ryb.